Siemka, Tomka, witam Was na kolejnym odcinku z serii Od Zera do Albańczyka. 9 stycznia wbija na serwery patch numer 3, Beyond the Veil, który wnosi nie za dużo, ale w miarę spoko rzeczy. Tak przynajmniej się wydaje na pierwszy rzut oka. Mianowicie znowu mamy zmiany w ścieżkach Avalonu, chcą bardziej dostosować je jednak do kilku osób. No grup generalnie, a nie żeby to był solo content. Także zmieniają znowu ze skrzynkami. Zobaczcie, są oznaczone na mapie za pomocą zielonej, niebieskiej, pomarańczowej skrzyni. Tak jak były te obozowiska, czyli po prostu miejsca, gdzie były skrzynki, no to teraz z powrotem będą oznaczane. Ciekawe. Możemy sobie zaraz zerknąć do Avalonu i sobie sprawdzić, czy faktycznie są oznaczenia tych skrzynek, no bo to jest ciekawe, bo były na początku faktycznie, potem usunęli i teraz czy naprawdę to wraca, te oznaczenia, że będziemy wiedzieli dokładnie znowu, gdzie są skrzynki? Ciekawe. Obozowiska i skrzynie oddadzają się szybciej z powodu rozdzielenia rozkładu obozowisk dla różnych rozmiarów grup. W żadnym obozie nie zredukowaliśmy dostępnej zawartości pomimo mniejszej ilości lokacji. Moby strzegące skrzyni na ścieżkach od teraz ulepszają się wraz z nimi. Gdy skrzynia zostanie ulepszona, wszystkie okoliczne moby się odradzają. To jest bardzo ciekawa informacja, bo ktoś by mógł stłuc wszystkie mobki i po prostu czekać, aż ta jedna, wiecie, no, skrzynka z bossem po prostu się zupgrade'uje i samego tego bossa utłuc. Nie. Jak jest upgrade skrzynki, to wszystkie mobki wstają. Ciekawe. Okej, dobra. Nowe środowisko, ścieżki posiadają teraz nowy wygląd środowiska. Odpowiada on bardziej pozostałym regionom Albionu przy zachowaniu swojej osobliwości. Super. Po prostu bez znaczenia. Kompletnie. Nieistotne. Zmiany umiejętności mobów. I teraz tutaj są lekkie zmiany umiejętności mobów. Typu mnich odrzuca troszkę mniej. W zależności od tego, jaki tam ma enchant. I troszkę zmienione są też obrażenia i zdrowie wojownika, na przykład wraz z nagrodami zostały zmniejszone i odpowiadają grupom 1 do 3. Także znowu takie lekkie zmiany tutaj odnośnie mobków awalońskich, ich zachowania, ich tych umiejętności po prostu i życia, jakie mają i obrażeń. Głównie tutaj mnich i... No, odrzucenie zatoczenie koła. Matko. I zmiecenie mnicha. Tak się nazywają te umiejętności. Czyli mnich i awaloński wojownik tutaj mają lekkie zmiany. Okej, oczywiście tutaj piszą, że zbierają opinie od graczy, więc możecie na forach też pisać, co tam wam leży na wątrobie, może akurat. Tryb streamera i teraz można coś takiego zrobić, że można ukryć sobie lokacje, jakieś interfejsy i nawet login swój, żeby, wiecie, kiedy nas wywali, nikt nie podglądał. Możemy sobie zerknąć, to teraz można sobie tutaj włączyć taki tryb streamera. Tutaj w generalnych, pierwsza zakładka, macie na samym dole, że możecie tutaj na przykład ukryć sobie lokacje, wtedy są lokacje takie zagwiazdkowane. Ale... No właśnie. Jak ktoś naciśnie dużo mapę, to i tak wszystko widać. Że nie do końca jest takie super. No ale tutaj tak, jak region się klika, no to może być całkiem spoko. Okej, no dobra. No to pod tym względem całkiem przyjemne. No a teraz streamerów takie ułatwienie. No czasami się znajdują tacy, co snajpią. Więc... Może to się jakoś przyda komuś. Dobra, dalej, co my tutaj mamy? Inne zmiany. Debuff podczas szybkiej podróży z miasteczek rest lub kryjówek na rubieżach został nieco rozluźniony, tak aby umożliwiał większą dowolność podróży na małą skalę. Super. Od teraz usuwa powiązany dom tylko przy przechodzeniu z miasta portalowego na rubieże. Podróż na rubieże za pomocą innej metody, np. ścieżek Avalonu lub gieł, nie usunie powiązania. To tak było. Pierwsza. Podróż do miasteczka portalowego z rubieży usunie tego debuffa, a postać będzie mogła ponownie podróżować bez utraty powiązanego domu.
No, czyli tak naprawdę tu chodzi chyba tylko o tą szybką podróż, że można było sobie nie usunąć domek, jakoś tak dziwnie. Mapa Kryształowej Ligi i Kryształowej Areny została zmieniona na resztę sezonu z pik na krzyż. Super. Też takie mało istotne. Zmiany balansu walki i tutaj może was coś zainteresować. Na toporach wściekłe ostrze to jest te W, co się tak kręci dookoła. Po prostu ma ulepszone, bardziej odpowiadające rzeczywistemu stanu hitboxy. I ten wewnętrzny pierścień jest mniejszy, więc łatwiej trafić. Do tego na sztyletach, i tutaj jest bardzo, no, można powiedzieć, mega dobra zmiana dla double daggerów, czyli podwójnych sztyletów. Po pierwsze, dla wszystkich sztyletów te ostrze, które rzucamy, którym się przeciągamy i stunujemy, ma teraz lepsze hitboxy przy maksymalnym zasięgu, a E na parze sztyletów od teraz nie da się przerwać. Do tego ma zwiększony zasięg działania i do tego, żeby wybiec poza ten zasięg, nie potrzeba 5, a 7 metrów. Także jest to tutaj duży plus, naprawdę duży, gigantyczny buff dla daggerów. Młotki od teraz usuwa tarczę trzecie Q, też wam pokażę. Kostur natury, tutaj zostało mu znowu zmienione. Kwiat na ziemi jest od teraz aktywowany przez dowolnego sojusznika, który na niego wejdzie. Promień obszaru kwiata 3 do 5 metrów i teraz liczba celów 5 do 10 zwiększona, a czas stania zmniejszony z 0,4 do 0. No generalnie plus tutaj duży. Duchowe ziarno, czyli E na kosturze druida. Od teraz, kiedy dwa razy użyjemy, no to te drugie użycie spowoduje, że będziemy mieli cooldown zwiększony do 30 sekund, a normalnie mamy 20. Jeśli tylko raz użyjemy, czyli jak gramy solo, to nic się nie zmienia. Dla dwóch osób zmienia się bardzo dużo. Czyli duży debuff. Dalej, duchowe zwierzę, no to kostur bujności, wiecie, ten taki sobie takiego jelonka puszcza. Maksymalna liczba celów zwiększona, tutaj buff. Zwiększone leczenie na sojuszników zmniejszone jest dość mocno, ale maksymalna liczba celów dla zwiększenia zdrowia jest zwiększona dwukrotnie, czyli tak naprawdę maksymalny heal możemy znacznie większy wyciągnąć i dla większej liczby osób, ale przy małych partówkach będzie to gorsze, czyli dla dużych partówek będzie to działać mocno na plus, dla małych będzie to mocno na minus. Kije na żelaznym kosturze, nie wiem czemu, nagle dostaje z 3 na 2 sekundy. Czemu? Ten kostur i tak był useless, jeszcze zmniejszają mu z 3 na 2. Jedyne jego zastosowanie to wpychanie w moby. 3 sekundy było git. Włócznie. Upadek dnia ma tutaj duży buff. Czas czarowania został zmniejszony znacznie. I szybkość przemieszczania się na tym E też została znacznie zwiększona, więc tutaj bardzo duży buff. Na mieczach, na podwójnych mieczach teraz jesteśmy odporni na wszelkie efekty kontroli tłumu podczas skoku, więc bardzo duży buff. Obrażenia są niezależne od ładunków na kół, więc też bardzo duży buff. I bijemy zawsze, jakbyśmy z dwóch bili. Czas trwania buffa autoataków, no, został zmniejszony z 5 do 3 sekund, więc duży debuff, ale zobaczcie, ale obrażenia z autoataków są zwiększone nie o 50, a o 100%, więc tak naprawdę tutaj nie robi to nam jakiejś zbytniej różnicy. I dodatkowo na butach, na sandałkach kleryka i na butach królewskich. Czekajcie, tu jeszcze są, okej, bo w angielskiej wersji wiem, że były 3 rzeczy, dobra, jest. Sandały kleryka i buty prześladowcy mają 0,2 sekundy odporności na oczyszczenie podczas tego skoku, a na butach królewskich przez cały ten czas skoku mamy tą odporność na oczyszczenie, czyli perdże. Bardzo duży buff dla tych butów. Można outplaya nimi robić fajne teraz. Dobra, a jeśli chodzi o mgły, no to teraz czas wrogiego zrzucenie z wierzchowca, tak to się nazywa, 12 do 15 sekund, czyli po prostu jak się biją jacyś ludzie i my siędziemy obok, to wcześniej mieliśmy tam 5 sekund, czy tam 10, potem zwiększone zostało do 12, a teraz jest aż 15, ten wykrzyknik, co mamy nad głową, wiecie? Strasznie dużo i bardzo to jest dobrze, na plus.
bo nie powinien się nikt wtrącać, jak się już dwie osoby biją. I myślę, że powinien zostać zwiększony zasięg tego, bo wystarczy wyjechać za ekran i się ma jednak te 5 sekund, więc... Ech. Tutaj może was zmartwić, że usunięto skórkę Executionera, czyli egzekutora, z dropów Twitch i kupca ozdób. A jeśli chodzi tutaj o coś takiego... O, to jest super błąd. Na pewno błąd, przez który, jeśli gracz był powiązany z portalem miejskim, usunął powiązanie w innym mieście i użył portalu miejskiego, został on przeniesiony do starego miasta portalowego i ponownie z nim powiązany. Czyli czekacie sobie tydzień na to, żeby usunąć sobie binda do jakiegoś miasta, idziecie na inny portal i pyk, znowu jesteście z powrotem tym samym. Świetne. Dobre. No myślę, że tutaj... A, jeszcze to jest. O, to was zasmuci. No, przynajmniej niektórych. Naprawiono błąd, przez który zaklęcie tarcza burzowa, czyli na tej lekkiej zbrojce nowej. Tak. Było coś takiego, że aktywowała się za każdym razem, kiedy dotka nas uderzała. A tutaj jest. Aktywowało się niepoprawnie przy każdym tiku zaklęć z obrażeniami czasowymi. Czyli tak naprawdę jak ktoś na nas krwawienie nałoży, to tylko raz powinno go zastunować, a nie za każdym razem, kiedy krwawienie wchodzi. No, domyślałem się, że w końcu to niestety pójdzie spać. No i poszło. Także tutaj jeszcze jakieś takie pierdoły możecie sobie poczytać. Myślę, że tutaj odnośnie tekstu to by było na tyle. Możemy sobie zerknąć, jakieś takie podstawowe rzeczy tutaj spojrzeć. Na pewno pamiętam o mieczach. Miecze są tutaj, double swordy, o. Widzicie? I teraz tak. Teraz tutaj nic nie ma napisane o konsumowaniu staków z kół. Czyli może być to naprawdę dobra rzecz. Czemu tutaj jest napisane... Czy ktoś tego nie zmienił? Hitting at least one enemy will increase your attack speed and physical normal attack damage by 50%. A widzicie, w patchu jest napisane, że 100% jest zwiększone, więc teraz nie wiem, gdzie tutaj kłamią, że tutaj nie zostało to zmienione, bo z 5 na 3 sekundy zostało zmienione. Ale czemu 50% dalej jest? Tam było napisane 100% więcej. No, zwiększenie obrażeń przez buffa autoataku z 50 na 100%. No, ciekawe, że tutaj tego nie ma. Ale tutaj mamy teraz, widzicie, immune to all crowd control effects until impact. Czyli w momencie lotu jesteśmy po prostu odporni na wszystko. Jeszcze w momencie, kiedy uderzamy w przeciwnika, to nie dość, że zadajemy obrażenia, to jeszcze podrzucamy go w powietrze na 0,6 sekundy, także spoko. I nic nie ma tutaj napisane o konsumowaniu staków z kół, więc nasze staki cały czas się utrzymują. Po prostu walimy, rozumiecie, 3 staki nabijamy, walimy E i mamy wzmocnione nasze autoataki o 50 albo 100%, nie wiem, teraz która wersja jest poprawna, przez 3 sekundy, a naparzamy bardzo szybko, bo mamy 3 staki dalej. No tak powinno to przynajmniej działać. Dobra. Młotki. No, jeśli jest jakoś tam inaczej, bo tego nie testowałem, w sumie to możecie zerknąć. Młotki na trzecim kół tutaj, w tym momencie teraz ściągają tarczę. Purges any shield active on the target. Także z trzeciego kół można ściągać osłonki przeciwnikom. Do tego tutaj jeszcze naturki na pewno były. A, czekajcie, buty. Buty tutaj... Na tych butach, o, na tych butach teraz mamy 0,2 sekundy odporności na damage i na oczyszczenie, czyli damage'a też dostaniemy. Tutaj na naturkach, to jest ten kostur bujności, czekajcie, Great Nature, Wild Stuff, nie, to nie jest ten, to jest ten. Rampampamp. Tak, tutaj są te zmiany. To jest ten kwiatek, o którym mówiłem. Dalej, na daggerach to mamy ten Shadow Edge. O, to ostrze jest teraz lepiej trafiające i do tego nie da się przerwać E i ma większy zasięg. Coś jeszcze tutaj mieliśmy? Sandałki. O, tutaj. Nie, to nie te. To jest z blinkiem. O, te też mają odporność na damage i na perdże przez 0,2 sekundy, więc można tutaj fajne outplaye na tym robić. W tym momencie i do tego jeszcze
Włócznia tutaj Daybreaker to jest ten, ta awalońska włócznia, tutaj ma szybszy czas kastowania, no krótszy po prostu i szybciej leci. Ironclad to jest ten, żelazny kostur, no i co, teraz tylko 2 sekundy się kręci zamiast 3, bez sensu. No, bez sensu to jest. Czemu to jeszcze dostał nerfa? Tutaj są te Raging Blades. O, i 2 metry jest ten wewnętrzny pierścień, a zewnętrzny jest 6. Także tutaj będzie z tego W dużo łatwiej trafić przeciwnika, no i też hitboxy są podobno lepsze. Dobra, no to może jeszcze zerknijmy na szybko do ścieżek Avalonu. Jej, w Avalonie powróciły oznaczenia skrzynek, także zrobili eksperyment, nie wyszło i w tym momencie znowu macie tak jak po staremu było oznaczenia skrzynek tak jak były. No to wielkie zmiany. No wrócili po prostu do tego co było, bo tamto uważam też, że było beznadziejne. Także to by było na tyle dzisiaj. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku. Bądź na live'ie. Jak jest Albion na Twitchu, to wiecie, że są darmowe itemki dla was. Bardzo często. Zawsze. Giveaway'e są, w których możecie brać udział. Wygrywać. Albo zbierać punkty na kanale. I załatwiać widzom więcej giveaway. Wpadajcie. Link w opisie. Trzymajcie się do następnego.